Dzień dobry, koniczynki. W tym filmie będę odpowiadała na Wasze pytania dotyczące rozmnażania roślin, bo po ostatnim odcinku vlogowym na temat rozmnażania sporo takich pytań się pojawiło, więc postanowiłam skumulować te wszystkie pytania i przygotować dla Was dodatkowe wskazówki, opierając się na tym, o co podpytywaliście. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Miłego oglądania. Zapraszam. Pytań to się pojawiło multum. Bardzo Wam dziękuję. Sporo takich komentarzy. Wydaje mi się, że warto by było rozwinąć na oddzielne filmy, bo nie jednej osobie by się przydały, więc proszę Was o chwilę cierpliwości. Będę musiała spróbuję gdzieś je wkomponować w harmonogram filmów już zaplanowanych. Dobra, jedziemy z tematem, bo czasu niewiele. Zaczynamy od narzędzi, którymi pobieramy sadzonki. To jest sekator szkółkarski, o czym wspominałam wcześniej. Ja go dezynfekuję w taki sposób, że na początek przecieram wacikiem nasączonym spirytusem, żeby zmyć ewentualne lepkie soki roślin, do których łatwo przyklejają się różne kurze, pyły, brudy i tak dalej, a następnie spryskuję spirytusem pod ogień, wypalam i ja tak robię, ale można podobno jeszcze wstawić do chłodnej wody utlenionej i to super odkaża narzędzie. Niektórzy też po prostu spryskują spirytusem bez wypalania nad ogniem albo przecierają wacikiem nasączonym spirytusem. Ja ten sekator jest już nieźle przytyrany, muszę troszeczkę go porozkręcać i oczyścić z rdzy, naostrzyć i naoliwić, żeby nie skrzypiał, żeby działał tak jak należy. To jest sekator szkółkarski do sadzonek zielnych. Jak nim tniemy, to on nie zgniata tkanek. Nożyczki będą zgniatały pęd. Co zrobić, gdy sadzonka gnije? Jak zahamować takie gnicie? Odcinamy zainfekowaną tkankę i to już Wam chyba pokazywałam. Do takiego kieliszka, jakiegokolwiek naczynka, które jest prawie po brzeg wypełnione wodą, dodaję kilka kropel topsinu, tak 3-4, no tak naprawdę ile mi się naleje, mocne robię stężenie. Sadzonkę wstawiam do tego na dobę, 2 dni i później przykładam do czystej wody. I do tej pory to działało u mnie najlepiej, najlepiej się sprawdzało, więc Wam polecam. Nie powinno być problemu, no u mnie nigdy się nie powtarza. Żył problem gnicia takiej sadzonki po odcięciu i moczeniu w takiej miksturze. Czasami jak rozmnażamy takie zwisaki typu ceropegia, patyczak, który pokazywałam w ostatnim filmie, czy o to, tym za chwilę się zajmiemy, to może być troszeczkę takie zagubienie, gdzie jest góra, gdzie dół, którą końcówką wstawić do wody. Ja jak ucinam, to co było bliżej ziemi, to sobie oznaczam, że to jest dół, a ten pęd, który się rozwija, to jest góra i ta góra powinna wystawać poza słoik, poza ziemię. Można się też z tym szczaić, jak przyjrzymy się pędom, że te listki mniejsze i te łodygi takie bardziej giętkie, delikatne, to jest góra, to jest ten fragment pędu, który się rozwija, rozrasta i to powinno pozostać poza wodą, poza doniczką, no stąd rośnie roślina. Czy ja dobrze to powiedziałam? No dobrze powiedziałam, tylko nie wiem, czy wytłumaczyłam. Dlaczego rośliny w podłożu gniją, a takie sadzonki wstawione do słoika z wodą nie? W podłożu mamy 3 elementy składowe na to, co się znajduje w doniczce. Substrat, czyli podłoże, powietrze oraz woda. I roślina jest dostosowana do takich warunków, gdy komponenty, równowaga między nimi jest zachwiana, to roślina doznaje szoku i jest wtedy bardziej podatna na wszelkie choroby i szkodniki. Gdy jest za dużo wody, nie ma powietrza, są patogeny w podłożu czy w wodzie, to roślina osłabiona bardzo szybko poddaje się i zaczyna nam gnić. Jakby to powiedzieć prościej, po prostu jest za dużo wody i roślina gnije, bo ma do tego sprzyjające warunki. Natomiast sadzonka, gdy jest pobrana dobrym narzędziem, nie ma patogenów i jest wstawiona do wody, to puszcza korzenie i ona się dostosowuje do tego, że jest w wodzie. W jakim momencie, na jakim etapie rozwoju korzeni takiej sadzonki uprawianej, rozmnażanej w wodzie należy ją przesadzić do ziemi? Kiedy można? Kiedy widzimy, że tutaj na tym głównym korzeniu zaczynają pojawiać się takie korzenie drugiego rzędu, gdy korzenie są rozgałęzione i rozrośnięte. Na tę sadzonkę to jest zdecydowanie za mało. Dałaby radę, ale długo by się dostosowała do podłoża, ale tu pokażę taki przykład. Ta monstera, no to ona już ma tak korzenie tutaj rozgałęzione, rozrośnięte, że to spokojnie już można wsadzać do ziemi. A im więcej takich korzeni, tym lepiej dla sadzonki. Lepiej i szybciej się ustabilizuje w podłożu. Co to było? Czy wszystkie pozyskane sadzonki należy przesuszyć, zanim wstawimy do wody? Sukulenty, absolutnie to w ogóle nie powinno być takiego pytania. Tak, te 2-3 dni. Niektóre rośliny, które mają większe rany po oderwaniu czy odcięciu, nawet cały tydzień możemy przesuszać, nawet jest to zalecane. A w przypadku na przykład monstery, ja sobie pozostawiam, zanim wstawię do wody, na około pół godziny, żeby delikatnie podeschło. Mogłabym wstawić od razu do wody, ale tak w razie czego pozostawiam do przeschnięcia. Rany po cięciu są duże, więc wolę tak, wiecie, dmuchać na zimne.
takie te pół godziny zanim wstawię do wody. Ojoj. O, ta sadzonka jest zdecydowanie jeszcze za mało korzeni, żeby wstawić do ziemi, mimo tego, że rozwija się liść. No, trzeba będzie to rozplątać zaraz. Ukorzeniacze, czy warto je stosować? Na rynku mamy dostępne dwa rodzaje. Do sadzonek zdrewniałych, czyli na przykład dla takich fikusów, i do sadzonek zielnych, czyli taki, który najczęściej się sprawdzi najlepiej dla naszych roślin domowych. Ukorzeniacze zawierają w sobie hormony, które wspomagają i wspierają rozwój, rozrost zdrowego systemu korzeniowego. Ja mam akurat do sadzonek zdrewniałych, bo innego nie było w sklepie ogrodniczym. Też coś podziała na takie sadzonki zielne. Możemy zrobić sami ukorzeniacz. Kiedyś był taki super dostępny na rynku, ale parę lat temu został wycofany, bo zawierał taki hormon i po prostu dokładnie też nie wiem, nie wczytałam się w temat, dlaczego został wycofany, ale możemy zrobić sami. Wystarczy pobrać gałązki wierzby, ususzyć je i wstawić do wody, ponieważ kora wierzby zawiera właśnie te hormony, które zostały wycofane z takich sypkich, gotowych, płynnych. I jak stosować ukorzeniacze? Pobraną sadzonkę wkładamy w ukorzeniacz tak, żeby węzeł i miejsce po cięciu było w tym zanurzone. Pozostawiamy na 10-15 minut, żeby taka sadzonka przeschła. Wstawiamy do wody wraz właśnie z tym ukorzeniaczem. On trochę się opłucze, zmyje, ale to będzie pływało w wodzie. I to tyle, tak wystarczy. Te płynne też zwykle zanurzamy sadzonkę, pozostawiamy na 10-15 minut. To zwykle jest napisane na opakowaniu. I tyle, wystarczy. A, i takie sypkie też można dodawać do podłoża, gdy przesadzamy rośliny. To też wspomaga, wspiera rozwój, rozrost systemu korzeniowego. Korzonków. Czy jak liście u pobranej sadzonki żółkną, to czy je wycinać? Na ten temat to już Wam nagrałam film, w jakich przypadkach warto wycinać, a kiedy zostawiać liście. W tej sadzonce widzimy, że liść taki robi się pożółknięty, no i nic z niego nie będzie, on się już zielony nie zrobi. I na razie go nie wycinam, zostawiam go. Jak już będzie zupełnie żółty, to wtedy go wytnę. I tak najlepiej po prostu zrobić, zostawić, bo wiecie, liść to jest ten panel taki słoneczny, który mimo tego, że żółknie, to jeszcze ma ten chlorofil, który coś tam daje tutaj do korzeni, wzmacnia system korzeniowy, więc ja zostawiam, ja jestem z tej szkoły i robię tym sposobem, że po prostu takie żółknące liście pozostawiam do momentu, aż po prostu same zaczynają zamierać. Ale babcia mi mówiła, wycinaj żółte liście, to roślinę wzmocni, zaraz spuści nowe liście. A ja zostawiam i widzę, że tak jest dobrze, też jest dobrze. Znaczy róbcie po swojemu, nie? Często gdy kupujemy roślinę, no to ona jest niewielkich rozmiarów, zaczyna się rozrastać, wytwarzać pędy, później ją tniemy, rozmnażamy, ukorzeniamy i dosadzamy do matki, do rośliny matecznej, żeby ją zagęścić. I kiedy taką sadzonkę dosadzać? Wtedy, kiedy matka wymaga podlania, bo podłoże jest mokre, matki nie przelejemy, a ta sadzonka nowa, świeża, łatwiej się ustabilizuje w mokrym podłożu. No wiecie, przeniesienie z wody do mokrego podłoża jest wymagane. Często jest tak, że jak wsadzimy młodą sadzonkę czy roślinę, przesadzimy do nowego podłoża, do większej doniczki, to podłoże bardzo długo przesycha, więc patyczek czy cokolwiek innego warto rozluźnić z wierzchu podłoża, żeby powietrze dostało się do korzeni. I obserwujemy w najbliższych dniach, w jakim tempie podłoże przesycha, żebyśmy wiedzieli, z jaką częstotliwością i jaką ilością wody roślinę podlewać. Takie długie pędy to warto ciąć, rozmnażać i ukorzeniać. Można nawet pobrać w tym przypadku taki z jednym węzłem tutaj przy liściu. Zaraz wytworzy kolejny. I czy pęd bezlistny się ukorzeni, czy wytworzy liście? Tak, jak najbardziej. No, zawsze warto próbować. Są jakieś szanse, no te większe, że nam to zgnije, ale warto próbować. I tak taki pęd bez liści nie wygląda najlepiej, a jest zawsze szansa, że się ukorzeni, puści liście i będziemy mieli nową sadzonkę. Jak rozmnażać alokazję? Przez bulwy. Czekamy, aż matka, ta główna bulwa, zacznie wytwarzać mniejsze obok. Czasami się zdarza, że gdzieś tam z boku, dalej na tym głównym korzeniu wytwarzana jest bulwa. Czekamy, aż młoda sadzonka będzie miała 2-3 liście. No już będzie taka w miarę rozrośnięta, będzie miała korzonki też od swojej bulwy wytworzone. Możemy oddzielić i gotowe. A kiedy wsadzać bulwę alokazji? No to już najwyższa pora. Warto je odkazić przed wsadzeniem do podłoża. Można zrobić to miedzianym czy innym środkiem grzybobójczym, żeby ewentualne patogeny, które znajdują się na powierzchni, nie miały szansy rozwoju, tylko trzeba je zlikwidować. Wsadzamy do dobrze przepuszczalnego podłoża w ciepłe miejsce. Gdy zaczynają wytwarzać liście, wyrastać z bulwy, to warto na początek na te 5-7 dni zacienić bulwę i po tym czasie przenieść w cieplejsze miejsce, w miejsce, gdzie jest więcej światła, odsłonić i roślina wtedy będzie miała takiego kopniaka do lepszego wzrostu.
Co podczas rozmnażania sukulentów może pójść nie tak? Wiele. Po pierwsze, roślina, od której odrywamy sadzonkę, powinna być wcześniej podlana, napita. Kolejna rzecz to sposób, jaki odcinamy, odrywamy sadzonkę. Cięcie, oderwanie powinno być jak najmniejsze. Kolejna rzecz to sadzonka powinna być dobrze przesuszona, zarośnięta tkanką kalusową. To ile trzeba czekać zależy od wielkości rany, od rośliny. Zwykle jest to od 2 do nawet 7 dni. Kolejna rzecz to, gdy wsadzamy sadzonkę w podłoże, to w suche podłoże i podlewamy dopiero po 2-3 dniach, bo podczas wsadzania też może powstać jakaś mikroranka, która zacznie powodować to, że wpłynie na to, że sadzonka zacznie gnić. Jak rozmnażać tę roślinę? Widziałam Wasze komentarze, że parę osób sobie kupiło ją i też są nią zachwyceni. Mogłabym od razu Was odesłać do filmu o podobnej roślinie i w taki sam sposób ją rozmnażamy, ale Wam opowiem. Żeby pobrać sadzonkę, no to musimy podlać roślinę, oczekać tam chwilę, żeby pędy były dobrze napite, nasączone wodą i następnie szukamy takiego miejsca, z którego możemy pobrać sadzonkę. Możemy spróbować uciąć pęd, ale prawdopodobnie w ogóle nam padnie w podłożu i nic z tego nie będzie, więc musimy sadzonkę pozyskać z takiego rozgałęzienia. Odrywamy segment od rośliny. I najprostszy sposób, po prostu odkręcamy, bardzo łatwo powinno odejść. I to jest właśnie taka sadzonka do ukorzeniania, rozmnażania. O, tutaj widzimy, ma sporo takich rozgałęzień, więc je mogłabym sobie pobrać. Jeżeli Twoja roślina ma tylko takie proste pędy, nie ma żadnych rozgałęzień, to możesz delikatnie przyciąć i tym sposobem pobudzisz pędy do tego, żeby zaczęła roślina wytwarzać właśnie takie rozgałęzienia, które później możesz oderwać i ukorzenić. I najlepiej rozmnażać, oczywiście pozostawiamy do przesuszenia na 2-3 dni, a następnie wsadzamy do podłoża suchego i po właśnie 2-3 dniach sadzonkę podlewamy. Nie powinno być problemu. No i podlewamy wtedy, kiedy podłoże w doniczce zupełnie przeschnie. I takie sadzonki wkładamy do małej doniczki, żeby nie było wiele podłoża. No i tyle. Małe sadzonki na pędach kwiatowych stoczyka, czyli tak zwane kejki, to już jest taki sygnał, że z rośliną coś jest nie halo, prawdopodobnie w systemie korzeniowym, bo roślina wytwarza tę sadzonkę, by przedłużyć gatunek. Czuje, że jej koniec się zbliża, więc wytwarza kejki, więc trzeba tutaj to skontrolować, to nie jest dobry znak. Gdy jest kejk, ta mała roślinka, to żeby ją pozyskać, odciąć od matki, to musimy poczekać, aż będzie miała 3-4 korzonki na takie 3-4 cm, wtedy wsadzamy w podłoże, najlepiej też z dodatkiem sphagnum i tym sposobem mamy rozmnożonego storczyka. Pojawiły się pytania odnośnie aloesu, w jaki sposób go rozmnażać, na ten temat nagrałam filmy, ale słuchajcie, najlepiej w ogóle poczekać, aż roślina zacznie wytwarzać babyki z boku, pozyskać taką sadzonkę, ale gdy oderwiemy liść, to najlepiej go wrzucić do wody, w której trzymamy sadzonki, bo aloes ma te właściwości, które wspomagają wytwarzanie korzeni. Jak rozmnażać choję? Ja mam jedną, dobrze, że ją ściągnęłam, bo muszę podlać, widać, że jest trochę klapnięta. Zanim utniemy pęd, to trzeba ją podlać. W ogóle pozdrawiam chojki z Wieliczki. Gdy roślinę podlejemy, to pobieramy sadzonkę, taką, która będzie miała kilka węzłów, co najmniej 3-4, żeby ten też pęd wierzchołkowy nie był zbyt gibki, zbyt miękki, żeby nam to po prostu nie gniło. Pozostawiamy na dzień do przeschnięcia. Ja tak zrobiłam, bo jak roślinę tę przywiozłam, to mi się łamała gałązka i tak zrobiłam, wstawiałam do wody i gdzieś tam w epipremium stoi. I taką sadzonkę możemy ukorzeniać na kilka sposobów. Oprócz tego, że mi się ukorzeniła w wodzie, to podobno najszybszą metodą jest taki worek strunowy wypełniony mokrym perlitem. Na to kładziemy sadzonkę i trzymamy w ciepłym miejscu. I podobno najszybciej tym sposobem puszcza korzenie. Generalnie choja należy do tych roślin, które bardzo długo wytwarzają korzenie, więc musimy się uzbroić w cierpliwość i ten okres jesienno-zimowy to nie jest najlepszy czas na to, żeby je ukorzeniać. Wstrzymujemy się do wiosny, kiedy jest więcej światła, a światło, wiecie, pobudza do wytwarzania korzeni. Taką problematyczną rośliną w rozmnażaniu może być również aeschynanthus. Ja go ukorzeniam chyba z pół roku, 3 miesiące, zanim zaczęły się pojawiać korzenie. Po wsadzeniu do podłoża stał w miejscu, w ogóle nie rósł i dopiero teraz, praktycznie prawie po roku, zaczął tutaj wytwarzać pędy. Przyjdzie wiosna, będzie więcej światła, to zacznę go nawozić i mam nadzieję, że ruszy, ale widzimy, no tutaj zaczyna się rozrastać, liście są małe, więc wymaga nawożenia, jest mało światła, ale idzie, więc tutaj na tego typu rośliny też musimy niestety uzbroić się w cierpliwość. Generalnie, gdy widzisz, że Twoja sadzonka wolniej rośnie, nie chce puszczać korzeni, to cierpliwość, musimy czekać, no nic nie zrobimy. Możemy ewentualnie spróbować sypnąć trochę ukorzeniacza, żeby spróbować przyspieszyć ten proces, ale cierpliwość.
To jest klucz do sukcesu w rozmnażaniu roślin. Jak rozmnażać fikusy? W ogóle zapomniałam o tym, że ja tutaj w słoiku mam pędy pozyskane z fikusa, którego pozyskałam z korytarza, z tego bloku. Film na ten temat to jest w opisie. Musiałam go uciąć, bo niestety nie odzyskiwał turgoru. Pędy były pomarszczone, teraz w wodzie odzyskały tutaj jędrność. Na tym pędzie, który na końcu widzimy, jest fatalny. No nie rośnie, ale zaczęły się pojawiać takie... O, zalążki. Tu? Trzy w sumie. Nie wiem, czy... O, gdzieś tu? Więc tym sposobem po prostu ucinamy pęd, wstawiamy do wody. Tutaj nawet już widać, o, takie zalążki, stąd pójdą korzenie. Fikusy można szczepić, czyli na jakiejś innej dobrze rozrośniętej roślinie dołożyć gałązki innej odmiany, ale ja na ten temat nie będę się wypowiadała, bo się nie dotykam do szczepienia, bo mam traumę. Mi się przypominają akcje z akademika, kiedy ogrodnicy uczyli się szczepienia, chodzili ze szczepakami i robili te różne nacięcia, różne techniki, metody. Korytarz był zakrwawiony i ja nie dotykam się, to jest tak ostre narzędzie, że na ten temat na razie nie poruszam tego tematu. O. Jak widać, nie widać, nie ma paprotki, ściągnęłam ją, będę ją podlewała i te małe babyki będę oblepiała spagnum. Aktualizacja pojemnika ze spagnum. Sadzonki rosną, widać, że się rozrastają, ale żadnych korzeni nie ma, więc czekamy, ale tydzień minął. Oj, tak jest lekko uchylone, żeby tutaj nic się nie ugotowało. I podsumowując, moi drodzy, myślę, że ten odcinek i ten poprzedni na temat rozmnażania jest w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości i dużo podpowiedzieć, jak podejść do tego tematu, jak rozmnażać rośliny. I mam nadzieję, że z sukcesem Wam się uda powielić Wasze rośliny. W ogóle powinnam sobie tutaj liścia przykleić, zasłonić, ale w rękawiczkach jestem, bo paznokci nie zdążyłam zrobić przez weekend. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku vlogowym. Do zobaczenia w kolejnych filmach poradnikowych i vlogowych. Trzymajcie się ciepło. Niech Wasze rośliny rosną najpiękniej, jak tylko się da. Pozdrawiam.